chłodnym okiem po raz drugi we wtorkowym poranku Telewizji Republika, bo już tylko 10 minut zostało nam do godziny 9, zatem wesół dzień z Cezarym Gmyzem ponownie. Tutaj mam papieróweczkę chciałem przekazać. Piękna, jaka ładna papieróweczka. Od, pani Basi, która dba o nas oczystość, to jest z sadu. A te jabłka, wiesz, one mają, może nie mają takiego wyglądu, jak te wypasione jabłka. Ale jak smakują, smak lata, nie ma, tak? Nie ma żadnego lepszego. Papieróweczki, tak. Z jabłka, które niestety krótko się przechowują, ale jakbyś chciał przyrządzić to jako kucharz republikański i narodowy, i publiczny, proponuję ci wątróbkę z jabłkami, właśnie z papieróweczkami. Jest po prostu pyszna. Wątróbki drobiowe albo wątróbki cielęce. Majeranku odrobinkę. Zdecydowanie bardziej preferuję jednak taki kruchy placek z papieróweczka. I to, z taką posypką. Tak, no, moja mama świetnie to robiła. Otóż tak. Ale chciałem porozmawiać dzisiaj, zacząć na tą część chłodnego oka od niewiadomości. Nie wiem, czy co to są niewiadomości? Niewiadomości to są wiadomości o tym, co się nie zdarzyło. Jak ja zaczynałem pracę, będąc młodą lekarką, będąc młodym teatrologiem, dziennikarzem w mediach, to donosiliśmy o tym, co się zdarzyło. Natomiast w tej chwili w mediach mainstreamowych mamy taką nową modę na temat tego, co się nie zdarzyło. I, między innymi rzecznik rządu, niestety noszący moje imię, Cezary Tomczyk. Ale na szczęście noszący inne nazwisko właśnie. Na szczęście noszący inne nazwisko ogłosił, że Andrzej Duda nie spotkał się z Obamą. Nie wiemy, żeby w ogóle takie spotkanie z Obamą było planowane i że nie spotkał się z Merkel, że wolał święto kaszy. Następnie... A to jechał gdzieś ostatnio jakiś Obama przez Polskę, albo przez jakaś Merkel jechała przez Polskę? Mam też pewne wrażenie, że mimo, że pani premier troszeczkę też już urzęduje na swoim stolcu premierowskim, to się też nie spotkała z Obamą. Nie spotkała z Obamą, spotkała się za to z Franciszkiem, papieżem. Za to pojechała do Merkel i to w sumie dobrze, bo dzięki temu wie, dokąd chodzić, bo jak pamiętasz, kanclerz Merkel ją tam odpowiednio tam pokierowała. Po czerwonym chodniku. Jakaś taka zagubiona była. Zagubiona, to jest zresztą dziwne zdarzenie było, dlatego że ja znam ten dziedziniec urzędu kanclerskiego i tam się naprawdę jest ciężko zgubić, nie ma niemożliwych jeżeli rzeczy szlak jest wyznaczany czerwonym dywanem. Tak. No, ale z kolei z niewiadomości to Gazeta Wyborcza donosi, że Duda się nie spotkał z uczestnikami miesięcznica bez prezydenta. Tak jest ten tekst zatytułowany. Ja mógłbym cały szpalty gazet... z kolei Fakt dzisiaj kontynuuje swoją akcję, którą wczoraj rozpoczął na pierwszej stronie. Gdzie obietnice, panie prezydencie? I tutaj już na trzeciej jest: prezydencie Duda, co z pana obietnicami znowu? O, co może prezydent, że nic nie może, a obiecuje i tak dalej, i tak dalej. I tak dalej. W gazecie... Moglibyśmy wypełnić kilka gazet jeszcze chciałem zwrócić właśnie swoją uwagę na piękną taką, to jest też ciąg dalszy, bo mówiliśmy wczoraj o tych listach czytelników Gazety Wyborczej do Andrzeja Dudy. Dzisiaj jest kontynuacja. I słuchaj, dzisiaj jest kontynuacja, jest taki oto znakomity tekst wyciągnięty na pierwszą stronę. Pisze Arkadiusz Szypicyn. Uwaga, jest pan sławny. Po raz pierwszy w mediach ogólnopolskich wymieniono pana nazwisko, panie Szypicyn. Głosowała na pana 8,6 miliona wyborców. Tylko 28% uprawnionych. Czy jest pan rzeczywiście gotów otworzyć się na pozostałe 72% Polaków? To taki jestem podły, wiesz co, sprawdziłem, ile Polaków głosowało na Bronisława Komorowskiego w 2010 roku. Ile? 8,9 miliona wyborców, czyli no też niecałe 30% uprawnionych. I czy on rzeczywiście był gotowy otworzyć się na te pozostałe 70%, powiedzmy więcej, czy otworzył się na te 70%? Tak, obawiam się, Polaków. Że wątpię. Jak bardzo był otwarty na te 70%? Ale wiesz, w Gazecie Polaków. Wyborczej nie ma jednego tekstu, którego wypatrywałem jak kania dżdżuła. Mianowicie wczoraj wieczorem pojawił się, a może ty go dostrzegłeś, taki tekst od Polce, która robi karierę w Niemczech, która znana jest jako, znowu będziemy poprawnie, będę uczyć się poprawnej wymowy umlautu. Deutsche Zeitung już mnie nauczyłeś. A teraz Müller. Müller. Czy to jest ta pani z Pomorza, która była kiedyś prostytutką, a teraz jest raperką? Tak, dokładnie, teraz jest raperką i to kariera tej pani absolutnie Gazetę Wyborczą zachwyciła. Ona występuje pod scenicznym pseudonimem Schwester Ewa. Was jest Schwester Ewa? No, to jest taka slangowe określenie siostra Ewa. A, okej. Okay. Siostra, czyli Schwester. Ale nie jest lekarką i nie pochodzi z Dłowca, bynajmniej nie pochodzi. Używa, promuje kulturę polską,
używając języka niemieckiego. Ale wplatając słowa polskie. Polskim słowem, które przede wszystkim króluje w tekstach Schwester Ewa, jest słowo na K. Tak, sobie tak zdaję. Najpopularniejsze polskie słowo na świecie. Tak jest. Wszyscy sportowcy, którzy przyjeżdżają do Polski, wiesz, grać w kosza albo w nogę, albo jeździć na rzeżu, pierwsze, którego się uczą. Ja też miałem kiedyś do czynienia z człowiekiem, który był z Iraku i został zamknięty do więzienia, wyobraź sobie, podczas słynnej afery. Ale się musiał polszczyzny nauczyć. Zbożowej, jak trafił do tego więzienia, to nie mówił ani słowa po polsku. Kiedy po 3 latach wyszedł właściwie z aresztu, mówił płynną polszczyzną, ale była to polszczyzna używana w więzieniu, wobec czego potrafił wszystko opowiedzieć przy pomocy 5 słów zaczynających się na K, H, P i jeszcze inne literki, które stosował w formach już to rzeczywownikowych, już to czasownikowych, już to przymiotnikowych. No. Także rzeczywiście bogactwo, ale no niestety nie znalazło się to w papierowym wydaniu. To, to żal. To ja ci powiem tak, bo dziwnym trafem w Niemczech cieszymy się z karier naszych rodaczek, pod warunkiem, że są to prostytutki, aktorki porno, czyli Orlowski, tak? I niedawno jeszcze był w Niemczech 2 lata temu, czy 3 lata temu taki bestseller, pani, która była panią sprzątającą, bez uchybiania osobą dbającą o czystość, ale taki obraz właśnie Polski w Niemczech, jak się wydaje Gazetę Wyborczą, bardzo, bardzo i niezmiernie cieszy. Ale już przechodząc troszeczkę do poważniejszych tematów. Wiadomości na temat rzeczy, które się dzieją. Które się jednak mimo wszystko dzieją, a nie są nie wydarzeniami, tylko są wydarzeniami, a mianowicie... To ja pokażę taki tekst w najnowszym Tygodniku do Rzeczy. To jest okładeczka najnowszego Tygodnika do Rzeczy. Jakby państwo mieli kłopot ze znalezieniem w kiosku. I wewnątrz też tekst Cezarego Gmyza zatytułowany Starcie o prokuraturę, czyli o to, kto będzie nowym prokuratorem generalnym. No bo PO raczej nie odwoła Andrzeja Seremeta. Tak, żeby było zabawniej, to akurat dla PO usiłują na nowo meblować prokuratorę stare komuszki, że się tak wyrażę. Mianowicie w tej chwili głównymi rozgrywającymi w boju o to, kto będzie następcą Seremeta, jest 2 prokuratorów. Pamiętasz swojego czasu, jeszcze jak pracowaliśmy razem w Tygodniku Wprost, była tam rubryka Roberta Mazurka i Zalewskiego, którzy pisali o jednym z prokuratorów PRL-owski, prokurator z PRL-owskim wąsikiem. To dotyczyło obecnego szefa Krajowej Rady Prokuratury Edwarda Zalewskiego, człowieka, który swoją karierę zaczynał w stanie wojennym, zaczynał od ścigania między innymi opozycjonistów z Lubina, a jego pomocnikiem tutaj jest nie kto inny, tylko Andrzej Jacek Kałcz. On używa 2 imienia, wszyscy go znają jako Jacka Kałcza. To jest z kolei człowiek, który wsadzał do więzienia, wiesz, Frasyniuka, wyobraź sobie, i Barbarę Labudę. Obaj są w tej chwili czołowymi postaciami Krajowej Rady Prokuratury, a mianowicie Kałcz jest jej sekretarzem, a przewodniczącym jest Edward Zalewski. Bo to jest prokuratura kontynuacji, a nie przełomu, panie redaktorze. Dokładnie tak. I oni sobie wymyślili, że trzeba umeblować prokuraturę tak, żeby ta prokuratura w przyszłości nie szkodziła Platformie Obywatelskiej. Szkoda, że zapominają o tym, że przypuszczalnie zwycięskie ugrupowanie w jesiennych wyborach zmieni ustawę o prokuraturze i wróci unię personalną między ministrem sprawiedliwości a prokuratorem generalnym, ale trzeba się przynajmniej zabezpieczyć w tym momencie przejściowym. I sobie wymyślili, udali się podobno z wizytą, potwierdził to zresztą Zalewski w rozmowie ze mną, że spotykał się z szefem z kolei Krajowej Rady Sądownictwa, czyli Romanem, i tutaj też nazwisko niemieckie Hause. Bo to są te 2 gremia, które wysuną tych kandydatów, z których będzie wybierał nowy prezydent. Tak, Andrzej Duda ma wybrać prokuratora generalnego. Prokuratora. Jak twierdzą moje źródła w prokuraturze, a wiesz, że posiadam dobre źródła w prokuraturze, posiadasz? De facto konkurs na tych kandydatów jest konkursem, który jest farsą, ponieważ ci kandydaci już zostali zaklepani najprawdopodobniej i będą tutaj w grę chodziły 2 nazwiska, mianowicie prokurator Karsznicki z prokuratury generalnej oraz naczelnik Wydziału Sądowego obecnie w prokuraturze okręgowej w Łodzi, Sławomir Posmyk. To nie są nazwiska powszechnie znane, bo na prokurator Karsznicki, nie wiem, czy kojarzysz taką sprawę Alesia Bielackiego. Pamiętam. To był ten człowiek, który wówczas... kiedy Polska wydała wyciągi z kont bankowych, polskich kont bankowych Białorusi, co umożliwiło skazanie na karę wieloletniego więzienia opozycjonisty białoruskiego, podał się do dymisji, ponieważ to on w prokuraturze generalnej odpowiadał za tak zwany obrót międzynarodowy, prawny obrót międzynarodowy, i
no co się okazało? Wtedy okazało się, że podwładna, poniekąd podwładna, no bo Elżbieta Janicka, która swojego czasu była prokuratorem okręgowym w Warszawie, a obecnie się zajmuje właśnie obrotem międzynarodowym w prokuraturze okręgowej, mówiła, że ten wniosek jest nic nie warty i należy go odrzucić. Mimo wszystko wniosek nie odrzucono, Alesia Bileckiego wsadzono, Kaczyński podał się do dymisji. To jest jeden z kandydatów, który ma być prokuratorem generalnym, a drugim jest Sławomir Posmyk. To jest w ogóle postać nieznana, bo jak rozmawiałem ze znajomymi prokuratorami z Łodzi, to mówią, że specjalnie niczym się nie zasłużył, nie wyróżnił, poza tym, że jest człowiekiem kompletnie powolnym, co nie ma nic wspólnego z szybkością, z tempem, tylko jest tak, powolnym Edwardowi Zalewskiemu, bo jest wiceprzewodniczącym Rady. A jak to jest? Czy prezydent może powiedzieć, że ani jeden, ani drugi kandydat mu się nie podoba i przedstawcie mi kolejną dwójkę? Tutaj nie ma jasności w tym temacie, dlatego że ustawa o prokuratorze takiej sytuacji nie przewiduje. Przewiduje, że wybiera z dwóch kandydatów. Natomiast moim zdaniem, ponieważ mandat prezydenta jest znacznie silniejszy niż mandat dwóch organizacji, które są organizacjami de facto korporacyjnymi, ale też w dużej mierze ciałami poniekąd politycznymi, bo część nominacji jest do Krajowej Rady Prokuratury i Krajowej Rady Sądownictwa z nominacji politycznej. Wchodzą tam też w skład politycy, no, między innymi słynny Jan Burysz, członkiem Krajowej Rady Sądownictwa. Zauważmy też na koniec jedną rzecz. Wróćmy do słów, które wypowiedział w wywiadzie telewizyjnym dla Telewizji Republika prezydent Andrzej Duda, kiedy Katarzyna Gojska-Hejka pytała go o nominacje sędziowskie. Andrzej Duda powiedział, że nie będzie hurtowo nominował sędziów, tylko każdej kandydaturze będzie się bardzo uważnie przyglądał. Także już widać, że idzie na wojnę z potężnym i niebezpiecznym przeciwnikiem Andrzej Duda. Tak, no i na koniec trzeba jeszcze powiedzieć... Jest prawnikiem, to nie na koniec złym. Jeszcze jedną ważną rzecz trzeba powiedzieć. Andrzej Duda może w tej chwili w każdym momencie odwołać Edwarda Zalewskiego z Krajowej Rady Prokuratury, bo Edward Zalewski jest przedstawicielem prezydenta Komorowskiego. I nie jest to funkcja kadencyjna, więc cała układanka może się wywrócić i do 11 września, kiedy jest termin zgłaszania kandydatur do KRP. Jeszcze sporo może się wydarzyć. Mówił Cezary Gmyz w drugim i ostatnim dziś Chłodnym Okiem. Zobaczymy się ponownie kiedy? Czwartek. Bo ty chyba mnie przedawkujesz, Piotrze, bo w tym tygodniu... To niemożliwe. To po prostu niemożliwe. Do zobaczenia zatem. Zamykamy drugie dziś Chłodnym Okiem. Zapraszam na najważniejsze informacje i prognozę pogody.